społeczeństwo, żeby winrate'u nie przejebać. A tu Anglicy mają takie małe gówno w Hiszpanii. To Gibraltar, no oczywiście. Wejście do Morza Śródziemnego kontroluje. To historycznie jest moje. Patriacy, złodzieje. Ich możesz podbić tylko jako komunistę. Biały dzień za kosi. Dajcie na chwilę pauzę. Zachowajmy front ludowy. Komunizm, zmiana. CETA staje się partią rządzącą w państwie i nie odbędą ja się... Dwóch. Ale możesz puścić, jakby mnie nie było nawet. Czas. Ty, panie mistrzu Polski. W państwie nie odbędą się wybory. Czyli dojdzie do tego buntu, czy o co chodzi? Kamil? Tak. Tak. No. Jak nie odbędą się wybory, to mnie rozjebią? W sensie będzie ten bunt, czy o co chodzi? O, cele. Widzę twoje cele, ale nie wiem, gdzie idziesz, ale widzę. W sensie, no. Bo 46% mojej partii to faszystowska CEDA. Jeżeli biorę jedną opcję, to CEDA staje się partią rządzącą i nie odbędą się w państwie żadne wybory. A drugą opcję mam zachowajmy front ludowy i komunizm. Zmiana popularności wynosi 10%, a ich aktualny procent to 7%. Czyli oni będą mieli na plus 10, tak? Tak. No to chyba, no w co chcesz iść? Jeśli komunę, ale... to w komunę. No. Znaczy, nie chodzi bardziej o to, coś z tego wywołuje właśnie tą wojnę domową. No ale właśnie są tylko dwie opcje i myślę, że w komunę, bo to z komunistami walczyłeś ty jakby, więc myślę, że to. Tak, z komunistami walczyła, no to muszę wziąć tą CEDę, jakby partię rządzącą. Bo ty masz... No, ja jestem demokratyczny, po co? 47%. Aha, no tak. Kurwa, zachowajmy front ludowy. Niech się dzieje wolno. Bo ty masz właściwie w cholerę faszystów, więc lepiej faszyzm, bo jeszcze tak się skończy, że ty przejdziesz na komunę i dostaniesz dwie dywizje, a oni będą mieli 20. Już dałem komunizm, 17%. Ty jak flaga Czech trochę, nie? To inne kolory. No właśnie też taka, kurwa. No co tam? O kurwa, zapomniałem armię szkolić. No, ogólnie moje dwa pierwsze podejścia Polską, to bardzo chciałem osiągnąć, tam jest drzewko takie, żeby stworzyć ten taki sojusz od morza do morza, co nie? Z wszystkimi tymi mniejszymi państewkami. Tylko żeby zacząć to drzewko, trzeba mieć 700 tysięcy chłopa w polu już, nie, że tam jeszcze się coś, tylko muszę być w polu. I kurwa... No i kurwa, zawsze jak byłem przed tym, że tam dostanie z 50 tysięcy mi tylko ludzi brakowało, to już mnie nie, rzesza zaczęła rozpierdalać i tych ludzi traciłem tylko. Za trzecim podejściem właśnie stwierdziłem, że kurwa pójdę sobie, że najpierw odeprzę i dopiero wtedy zobaczę. Tak, no. Ale sobie zrobiłem w drugim podejściu, to w ogóle stwierdziłem, że oddam Gdańsk tym Niemcom, ale to też się kurwa nic nie skończyło. No, co prawda, no. Co prawda mnie nie zaatakowali, ale później Rosja się jebała, bo już fabryk mi zabrali i w ogóle przez to... To ja to znam. Wezmą tam na górze, a to kurwa aż tam Bydgoszcz, Toruń i w ogóle mi zabrali. Mnie też tak samo, ja też tak robiłem, oddawałem Gdańsk, bo to właściwie jest konieczne, no i mówię trudno tam. To mnie nie oddaje połowy Polski, tylko Gdańsk. No i Niemcy mnie nie atakują, tylko Rosja później. I dupa. No. I gdzie ta wojna? Może nie będzie. Taka wojna. A domowa? Wszystko się może zdarzyć. Te Anglicy tak manipulują. Demokracja to moim zdaniem najgorszy ustrój. Ja już naprawdę wolę komunizm. No. Czy w rzeczywistości mi się podoba, ale wiadomo, chociaż też jest zły, ale... W rzeczywistości tutaj... mi się kompletnie nie podoba. To jest komunizm ubrany w białe szaty. O, dokładnie, zgodzę się z tym, dokładnie, tak. Taka eurokomuna. No. Tak. Ale jeszcze te białe szaty, no to jeszcze dobra, no lepsze to niż bez szat. Chociaż to tak jest, człowiek śpi, bo jest oszukiwany, nie? Tak. Ale no, ale przydałby się jeszcze jakiś lepszy. Kurwa, monarchizm był najlepszy. Był sobie król, Jan III Sobieski. No tak. Puszczał w pierdol tam ZSRR-owi, znanemu inaczej jako... Jak? Czemu oni wtedy byli? To nie była wtedy Rosja, co nie? No, Rusini. Oni byli ten. Chyba Rusinami jeszcze byli wtedy. Księstwo moskiewskie też było coś takiego. No, było coś, no. Ogólnie carowie wtedy badali. Kurwa. Iwan pojebany. Coś zbadałem i nie wiem co. W sensie miałem powiadomienie, tak z automatu kliknąłem OK i nie wiem co to było. Ale chyba nic ważnego. O, zaraz ten plecik pleci. Ale te Niemcy niebezpieczne. Dobrze, że ty Hiszpania to w sumie.
Nie masz się czym bać. O, chyba, że będziesz komunistą. Za chwilę Adolfa zabiją. Idą w to? Nie, no ale jak kiedyś, nie? No. Nagle go zastrzelili. No, może tak być. A tylko ja wojnę wypowiedziałem jemu i go zabili. Kurwa, ale dzięki temu poradnikowi, jak tą Polskę ogarnąć, to takiego fajnego lifehacka kurwa ogarnąłem, żeby na początku sobie ogarnąć te wszystkie fabryki. Tak, no. Że tam sobie robisz tą policję, gdzie jest tylko jedna kawaleria. Wszystko, całą armię zamieniasz na tą policję, sobie zbierasz, magazynujesz na spokojnie bronię i dopiero wtedy ten. A, no w sumie tak. Dopiero wtedy, jak już masz wystarczająco broni, to sobie wtedy zamieniasz ich na właściwy template. No tak, tak. A kawaleria jest dobra też na początek ogólnie. I też ogólnie ten, jak już wyszkolisz na maksa tych policję, zmieniasz ich z powrotem na właściwy template i od razu znowu na kawalerię. I wtedy im doświadczenie w chuj spada i znowu możesz ich regenerować, a po doświadczenie armii ci rośnie. Kurde, nawet nie wiedziałem. O, ty pobawiłem się trochę dzisiaj. No i dobrze, bo Diego właśnie w ogóle nie gra sam. No ja jestem w chuj łasy na... Zawsze jestem w chuj łasy na achievementa i tak zawsze w chuja ich osiągam. Ja też sobie kiedyś powiedziałem, że w Crusader Kings 2 sobie zrobię wszystkie achievementa, a tam chyba zrobiłem póki co 15 No bo wiadomo, tam to ich jest cholera, a niektóre ile godzin. No, też niektóre są tak, że kurwa od najwcześniejszego okresu to najpóźniejszego okresu musisz kurwa grać, żeby to zdobyć. Tak. O, wiadomowa. Nacjonaliści czy lojaliści? Czym się różni jedno od drugiego? Nacjonalizm to pewnie faszyści, nie? Chyba. No raczej tak. Lojaliści to raczej będzie demokratyzm, to nacjonalizm. Wolę ten faszyzm. Na chwilkę pauzę dam. Dobra. Rzeczy. Ci faszyści mają od 25 do 103 dywizji. Aha. Będziesz musiał pomóc. Trzecia Rzesza i dobrze wybrałem. I Włochy chcą mi wysłać ten, ochotników. A ty grasz jako... Aha, ty jako nacjonaliści, czyli pod Rzeszę, dobra. Tak, znaczy... No, bo nie przyłączysz się, no. Demokratyzm, a ja demokratyzmu nie lubię. No, no. Mogę być sobie jeszcze z demokratami, ale demokratyzmu nie chcę jako... Jesteś po stronie, która ma więcej dywizji, więc powinieneś wygrać. Że Włochy wyślą, Niemcy pewnie wyślą, nie? No. Wysyłali, dobrze. Tak, a ty jako Rosja, no to nic nie wyślesz, to dobrze, no. Ty zrobił teraz rozpierdol, nagle wiele dywizji mi to... I historycznie też powinien wygrać. Kurwa, ale mi wojska nagle doszło. W ogóle o chuj chodzi. Jeszcze? No kurwa. Ale to już mi wkurwia. No ile ich mi jeszcze doszło? Przecież wszyscy są w garnicy. Nigdy więcej nie gram tą jebaną Hiszpanią. Dopiero jak będę mieć dodatek, że tam mi dodają drzewko. Nawet generałów kurwa nie mam teraz, bo kurwa okazał się ten drugi lewicowy. A tak, bo ci no. Bo się okazał komunistą. Ja ci mówiłem, z nimi to musisz krótko. Z komunistami ja wiem na własnym przykładzie. Komunistom popuścisz, to już koniec. Oj, nauczyłem się, żeby atakować punkty zaopatrzenia. O kurde, rzeczywiście, to Kałach coś gadał, no. Że tak. Teraz jest łatwiej właściwie Rosję podbić, że atakujesz punkty zaopatrzenia, no. Kiedyś tego nie było zupełnie, ja właśnie się trochę pogubiłem, jak to weszło, pogubiłem. Taki aut, co na tych filmikach gada tak śmiesznie, nie? To on mi to wytłumaczył. Tłumacząc Kasprowi, ja podsłuchiwałem. No bo wielki mistrz Polski wiedział o tym. No, ale no bo dawno nie grałem właśnie i coś takiego wprowadzili i kurde, nie wiedziałem, o co chodzi. Teraz już wiem, że same linie kolejowe nic nie dają, one muszą łączyć się z tymi punktami. Tak, tak. No jak przejmiesz jakiś, to warto od razu budować tą kolej, żebyś ty się podłączył. Dobra, no już startuj coś. Aha. Tylko ja bym prosić o trójeczkę. Aha, kurde. Dobra. O, dziękuję. Wy możecie na 30 sekund chyba za... Ale chcę ogarnąć to. Dobra, spuszczam mi w pierdol. Kurwa, większość lotnictwa on sobie przywłaszczył, ja... Ale chyba tak mniej więcej po połowie. Jeszcze mój jedyny generał, bo mam tylko jednego generała. Mam 4 dywizje i jednego generała. I jedyny generał ma kontuzję. What the fuck? O chuj, a ja zapomniałem, że ja... Chociaż nie, jak dobrze, że kurwa dodali mi tę armię, bo ja zapomniałem template zmienić, kurwa, z tej jebanej policji. No ten. Na zwykłe wojsko.
Dobra, w sumie można tutaj kompanię faszystów i... O kurwa, czołgi mi przysłali faszyści. Oj, super. Komuniści pewnie kurwa by tylko ziemniaki przysłali. Tak. O, wyślę im ziemniaczki. Ochotników mogę im wysłać, o. Kijami. Co jest? Nigdy mu nie handluje? Ja handluję. No, jestem potęgą handlową. Tylko Stany mnie chyba przebijają. Albo nawet jeszcze nie. Co? Klika. Muszę to zmienić. Klika. Ja handluję, klika. Ale ty już mi chyba nie przysyłasz. Klika akurat naprawdę może, bo jak pamiętasz, ona ma tam chuj za sobą. Tak, no. Jeszcze w tych dodatkach, bo ten aut miał dodatki, jest na przykład ten. Wywiadowcza agencja, agencje wywiadowcze, nie? No to widziałem, to stwierdziłem, że sobie kupię. Najpierw sobie specjalizację i na nowe drzewka dla właśnie takich krajów jak Hiszpania, Jugosławia, Rumunia i w ogóle. No. Te wywiadowcze, ja się w to nie bawiłem, szczerze mówiąc. Jestem staroświecki, jeśli chodzi o choja, Boże Święty. Przygotowania do nieuniknionego, co to jest? Ty, ogólnie to my będziemy musieli sobie dać radę z Rzeszą, teraz do mnie to doszło. Nie, to oni będą musieli sobie dać radę z nami. Dokładnie. Przepraszam. O. Ciekawe, czy czegoś nie odwalą, bo to jest niehistoryczne. Zobaczymy. Albo będą bardziej jeszcze agresywni, albo w ogóle zmienią Hitlera. W każdym razie trzeba się na nich szykować. Czy ty jesteś kurwa pojebany? Wziął mi kurwa chuj, kawałek kaktusa ujebał. Ja. I tym się bawił, kurwa. Ja pierniczę. I się nie pociął. Znaczy on ma takie małe kolce, co najwyżej będzie kurwa kół w niektórych miejscach. Takie bardziej miękkie włosi, że tak to nazwę. Zaczynam dostawać, bo tu... Chociaż jeden jest tak pół na pół. Pół zielonych, pół czerwonych. Ciekawe, czy jak przegram, to czy będę mógł dalej nimi grać. W Polsce mi rozjebało to, że jak już mnie dorwali, to tak. Moim dowódcą był tam król podziemia, ale w ogóle tak w sumie chuje mi dodawało, bo nie mogłem ani kurwa jakiś tam... jak to się nazywa? Ruchów oporów robić, ani nic. Chyba, że w jakichś dodatkach są takie możliwości, bo tam jest ten dodatek La Resistance, tam właśnie jakieś oporowe możliwości daje. O tak, tak. I że jakby dali już taką podstawkę, ale to ten, tak jak w pre-alpha, że już masz zarys, ale jeszcze nie działa. No, bo tutaj w ogóle kiedyś było tak, że no bo tutaj sobie wchodzisz i template ustawiasz, jaki ma bronić tam, nie? Mhm. Jaki ma być na tych terenach okupowanych. A kiedyś trzeba było, te jednostki na mapie były, że trzeba było, wiesz, ten obrona obszaru właśnie ustawiać. Jest to dalej ta opcja, nie? I tam była supresja. I to tragedia, bo się tak cięły gry, bo tyle dywizji każdy nawalił, nie? I się zaczynała gra i to było bez sensu. Teraz to jakby jest poza tym, nie? Liczone, nie na mapie. Tylko. No bo ja długo grałem na piracie. Mało się nauczyłem. Dopiero teraz Mistrzostwo Polski, jakiś sukces. O, mój Gibraltar. To jest angielski. Będę, to południe będzie moje. Gibraltar będzie zawsze mój. Ty, ja właśnie, to jest ty, ja mam koło ciebie, ty. Ja mam koło ciebie normalnie ten, bazę. Muszę, tu zrobię takie bunkry, że to się... Ty masz koło na bazę? No, Gibraltar to jest wejście do Morza Śródziemnego, nie? Na południu Hiszpanii. Do dzisiaj jest angielskie. O, ja pierdolę. No, i to jest do dzisiaj angielskie, brytyjskie. Tam to jest ciągle angielska, ta, nie? Nawet, kurwa, lotnisko. No. I ja tu zrobię takie fortyfikacje. Jak linie Maginota. Ja tam spuszczę tylko. No właśnie, to jest minus, to jest dosłownie jedna prowincja, to ty tam możesz zrobić piekło. Wszystko tam wysłać. Spadochroniarzy od morza. Tak, no, spadochroniarzy od morza. Jeszcze komandosów od lądu. Tak, bombardowanie komandosów od lądu. Ja będę szedł w tej rozgrywce w ten kasy, czyli bliskie wsparcie powietrzne, czy jak to tu się... Ja ten, raz widziałem takie fajne... Samoloty szturmowe to się nazywa. Zdjęcie, to chyba w wojnie w Wietnamie było, gdzie był taki kurwa młody chłopak i za nim tak sprayem w ścianie było napisane, że... Znaczy nie, to chyba nie była wojna w Wietnamie, bo to nie było po angielsku, ale ktoś przetłumaczył to. Było tam ogólnie napisane, że Boże, jak umrę, to zabierz mnie do nieba, bo w piekle właśnie jestem. O kurde, to niezłe.
O, dobra, zdobili tam przyczółek, to teraz tylko to. Dawać kubrybko. To nas kurwa zaraz tutaj zmierzył. Ciężko mi stwierdzić, czy wygrywam, czy przegrywam. Po sobie jakby dwie linie frontu, jedną właśnie wygrywam, a drugą przegrywam. Tylko, że ta druga jest bardziej główną linią. Jak zamkniesz właśnie ten, nie? To Oviedo. Zlikwidujesz, to już ci się zwolnią oddziały, nie? No wiem, właśnie kurwa czekam na to. To mam 13 dywizji. Plus jeszcze te, co ochotnicy, co nie? A dajesz na agresywny atak, czy normalnie? Tak, tutaj dałem na agresywny. Tam na reszcie to jest zrównoważony, ale tutaj dałem na agresywny. To załatwo szło. Agresywny ma ten plus, że jak jakieś okrążenie będzie, to oni od razu będą atakować, a na innych to tak będą czekać. Tak. I ręcznie nie, trzeba. Nie dadzą mi odpocząć. No, tylko że można przerąbać w ten sposób, ale... Kurwa, port tam mają i dzięki temu cały czas mają dostęp do zaopatrzenia. Nie, już dostałeś. Kurwa, jeszcze ten korpus oficerski cały czas zapomniał. O kurwa, ale tam zrobili przejście. Dawać na Walencję. Albo dobra, stójcie jak i utrzymajcie tego kutaska. O kurde, tam ci się wymykają chyba. Nie do końca. Gdzie, na północy? No, a nie ty, a jak ich odetniesz od morza, to oni nie będą mieli zaopatrzenia. Jak port zajmiesz. Tylko, że po prawej stronie mają jeszcze pełno portów. Po prawej tak, no, ale od stolicy idzie zaopatrzenie od Madrytu, więc oni sobie morzem dają im zaopatrzenie z Madrytu. No, to tak, no. I wtedy odcinając ich, tylko najmocniej broniony pewnie jest Oviedo. Ale tutaj wygrywa na tych froncie. To tylko kwestia czasu, aż ich to będę. Na północy, co nie? Ty, jak chuj! Bilbao! Ja bez rogi Bilbao, oponentem kakao. No, kolejna prowincja przejęta, zaraz będzie jeszcze jedna. Ja może podpłynę tam trochę swoimi stateczkami. Będzie oglądać. Może coś zobaczę. Płynę ubotami moimi. A nie, nie tylko. Ty, coś tu widzę. Ty, widzę normalnie jednostki, ale nie wiem ile. No. Za mało informacji. Wracam na Gibraltar. Moją ziemię. Ale to było dobre z tym szkoleniem, twoja rada. O kurczę, im w Finlandii. Przejedzie się. Tak sobie zrobiłem teraz z tym szkoleniem, że tylko sprzęt piechoty tracę, jak oni ćwiczą, nie? Nie, że to są jakiś trooper tam, że wszystko tracę. Jejciu, no masz, bo tak łapki daje. Kurwa, najgorsze co jest, jak masz psa, to jak nauczysz go, że podawanie łapy, to dostaje nagrodę. Za każdym razem daje ci łapę. Za każdym razem, kurwa, nie masz serca, żeby mu tego odmówić. No. O właśnie, a może stację radarową na Gibraltarze zbuduje? Super, buduje. No to jest niegłupie, bo to na to właśnie wodę ci się przyda. No, tylko statki ci fajnie chroni, ile będziesz tam wysyłać jakieś. No właśnie. I może coś zobaczę trochę. O, zaraz wejdę do portu. Mniej niż jeden dzień. A, to wtedy to już będzie po nich. I tak już jest po nich. I zaraz będą na czerwono pewnie mieli zaopatrzenie i pójdą w dupę. Dante, nie. W ogóle dzisiaj się ten... ciepło było, to wziąłem sobie miatę, dach złożyłem, Dantego wziąłem i sobie jeździłem, kurwa, po Namysłowie. Tak się ludzie patrzyli, tak zdjęcia nam robili. Kurde, że robiliście. A tak fajnie jeszcze czasem tak wyglądał, tak wysoko, co nie? No. Że tak prawie stał aż na łapach. No. A możesz na przykład zrobić więcej dywizji? Co mam braki w sprzęcie, dlatego na razie nie robię. Ja na razie tylko sprzęt piechoty produkuję. A nie, Radców politycznych nawet nie mam. Jaka bieda. No ale port już jest. No to już padną jak trawa pod końskim kopem. Ty, ale ty tam się przebiłeś, gdzie ty to do... Dawno. Ja. Tam najpierw taki mały kotasek był, a teraz to dopiero takie duże się zrobiło. O, jedna prowincja już tam została. A ci czemu tutaj spierdalać na front? O, jedna dywizja została. Bang, kurwa, teraz na Madryt. 13 dywizji ci się zwolniłem. 13 dywizji plus jeszcze jedna dywizja pancerna od tych, od Mussoliniego. Mussoliniego. Włoszy. Wiecie? Mussoliniego. Tutaj ci otoczyli, kurde, pod tym Teruel. Nie, to oni są otoczeni. No jak nie patrzysz też, zaraz nad nimi. Boże, chroń króla. Niech na stronę co by widzi. Kurde. Faru. Wszystko na Polskę puścił, bo Szwecji nie puszuje w ogóle. Jak zdobyć nowych generałów?
Aha, no można... No. Żeby było śmieszniej, zrobiłem nowego dowódcę, jest to, bo dokładnie to sam portret, co mój poprzedni. Nie ma dwóch takich samych w sumie, tylko o innych nazwiskach. U nich tam hurtowo. Boże, dalej ci jest to, co za bieda. No da, w Rosji to dopiero. Potężnie. A da się kupić jakoś doradców politycznych? Mieliście w ogóle jakieś opcje? Doradców? A tutaj tych doradca polityczny. No nie, nie. Ale masz tam jakieś pewnie. Nic nie mam. Totalna bieda. W ogóle jak się patrzyłem na dodatki, zanim ty się znowu ładowałeś, no. To nie ma tego dodatku, który dodałoby jakieś nowe kurwa fokusy dla Hiszpanii. Przez to kurwa ten kraj dla mnie. To drzewko, co oni aktualnie mają, to jest tragedia. Chyba mają podstawowy... O, Anschluss Austrii, no. Podstawowy, ale jeszcze kurwa taki zjebany, kurwa. Dodatkowe drzewko technologiczne jest gdzieś kurwa na końcu fokusu. W sensie badawcze. Dodatkowy zespół badań, co nie? No. Przez co kurwa, przez większość drzewka się męczę z trzema sami do badań. Przez zażynać moich dowódców, bo nie chcę działać na rzecz. A gdzie masz problem? Gdzie ten? W ludziach. W Warszawie? O? Bo w Warszawie... Ty, komuna francuska zdesantowała się Polsce na Gdynię. Ja. A ten... Gdzie? Na Gdynię. A ten, no bo w Warszawie moje trzy dywizje bronią się też. Takie wsparcie dla Polski. Jedyny powód, dla którego nie wszedłem do tej wojny w ogóle, tak żeby, bo mogę do frakcji zaprosić na przykład Szwecję. To te Niemcy właśnie, bo nie wiem czy jak to pójdzie. Czy nie będzie trzeba, że razem ich będziemy musieli jechać, jak będą zasilni. Kurwa, mam braki w pociągach. Cholera. No i się zaczęło. To było nieuniknione. Moje oddziały wróciły już z Warszawy. No to już będzie po zabawie, po zabawie. Uuu! Aha, bo to Włochy. O kurde. Ha, co to mówię? Jeszcze kurwa wojnę do Bałamaru. Ty, ale komuna francuska zresztą niemiecką ma wojnę, ale ja... O! Poproszę o dostęp wojskowy, ty może im pomogę, jasne. Super, wbijam tam na pewno. Przekliknąłem. Co ty zrobiłeś? Szkopów dołączył. Ale jeszcze nie walczy z komuną. Nie? Nie gadaj, że już walczy. Jak ja już idę na Paryż. A minąłem i nie ma Zintona. A, ty z Niemiec, ale jak? Co? Jako ochotnicze jednostki walczysz. No. Nie. Prawilniejsza wojna. Tylko co jest? Wojny nie masz wypowiedzianej, nie. I dlaczego? No jeszcze nie wypowiedziałeś wojny. A przed chwilą mi się świecili na czerwono. Kurwa, ja przestałem uzasadniać się na Portugalię. Kurwa, Maciej, muszę od początku? Ja pierdolę! To chuj, już wolę na tą komunę. O, na komunę chociaż kurwa mniej czasu potrzebuję. 55 dni. Jedziemy z kurwami. A dobra. Kurwa, poszedłem prostszym drogą. Rzesza i Mussolini mnie poprosili. Tak. Aha, i czemu jest niby Polska? Bo to już jest demokratyczna Polska, to jest inna Polska, bo ona wygrała Rzeczpospolita, nie? Co ty gadasz? Jak ja ich przejęłem wszystko. Demokratyczna jest Polska. Podziemie. Moje działania tutaj podziałały. Kurde, zapomniałem o tym Gibraltarze. O kurde. Wyścig na Berlin. O, wszystko, muszę tutaj ich ratować. Ciebie lepiej ratuj. Ty jesteś następny na linii frontu. Zaraz kolejny. O, niedobrze. O kurwa, chyba ja dotrę pierwszy do Paryża. Powiem ci tak, Kamil. Stworzyłeś potwora, pokazując mi kałasza. Co za siły brytyjskie? Kurwa, broń się akurat przy... Ale niedługo. Zaraz moi ludzie cię okrążą. No, dawać mi ten Nantes. O, tu jest zaopatrzenia na wschodnim froncie, nie ma. Ojej, tam masz 11 dywizji. Więcej? Ile tam masz? 20 dywizji? Co? To na wschodnim froncie, tam w tej Francji. On ma w kotle chyba 20 dywizji swoich. Plan pomocy nie uda. A mówiłem, dąż to faszystów, to nie? Wypierdalaj, ja już mam antowski rząd. No, ja już chodzę do Paryża, jak do swojej. Mniej niż w jeden dzień Paryż będzie za... Bang! Kurwa, Hitler przyjął. Ech, czyli... O, to już właściwie tutaj. Później się przeniesiemy na front afrykański.
A tam też jest Zjednoczone Królestwo. No, panie mistrzu Polski. No nie obroniłem ich, bo kurde, sami. Samemu musiałem się bronić. A, jakaś mizerna Grecja to się dołączyła. Mussolini ich tam zje. Przyjął moją łaskę. O, Polska mi wysłała karabinki. Nawet nie dała ci... Ha, ha, ha. To jest pierwszy, kto, gdzie to zawsze pisze? Ty, i te szlałki po lewej dwie. Przyjęli moje państwa, nie po to wysłałem tam 500-600 ganów. O, mogę zaznaczyć to po prostu na mapie, Boże cię. Dzielą się, dzielą. Bierzcie i jedźcie z tej wszyscy. Oni dzielą ziemię, na której ja jeszcze jestem. O Jezu, ile tu jest surowców, ja to chcę. Dobrze. Czemu nie możesz, przepiszę, że masz punkt. Ale nie, potury są, co nie? Aha, no. Ja tego nie mogę. Kurwa, ty jeba. O ja jeszcze Afrykę mam. Ja co dwóch. To potrwa. Czemu tego nie? Tak. Czemu nie mogę niby? Co? Ponieważ obniżyłoby wynik poniżej wyniku kolejnego uczestnika. Ale Hiszpania zrobiła się wielka. Ojej, ojej. Pół Afryki. A jak daje tajną policję, nie? Na okupowanych. Jak tam mówię, panie, to nie jest taka tajna. To nie muszę wojska trzymać, nie? Nie, wojska tak się na mapie nie. Tam ten szablon automatyczny będzie tam używany. Ja daję lokalną policję zawsze. Nie wiem czemu, ale tak gdzieś też czytałem. Tak, i czy... No, oglądaj. To jest największe. Robię teraz największą ucieczkę w historii. Ucieknę tymi dywizjami. Do Argentyny. No, serio, do Marsylii właśnie przyjmuję. I one się ucieknę jeszcze nimi. A bo ty się jeszcze tam napierdalasz. Tak, i zdobywam Marsylię zaraz. I uciekam stąd. Twoje tereny, kurwa. Spadam stąd. Nie zdążysz. Ty, gdzie? No płynąć. Kurde. Gdzie jest moja flota, żeby pomóc? Cieszę się, że już szykuję atak na Portugalię. Bo już chciałem wysłać tam. A czekaj! Kamilu, nie żeby coś. Po drodze wycieślić dużo moich okrętów do pokonania. A, no to zaraz się z nimi rozprawię. No jak ci idzie ta ucieczka? Bo ja widzę, że tam się napierdalasz. No teraz spróbuję uciec. Chyba... Chyba pod ziemię. O, nasze wojska się napierdalają w centralnej Afryce. Znaczy tam nie ma naszych wojsk, ale się napierdalają. Holandia na twojej ziemi, a Włosi na mojej ziemi. I między sobą o nasze terytoria. Ja mam od tego ludzi. Boże, ale tam ta jest biedna. Bo dobrze, że te czołgi przyjechały. Ej, ja pierdolę. Ja chyba tam pójdę. Sam się przejdę. Jak widzę, jak ty... Kurwa, ale że mojej flocie tak dużo. 100% udanych ataków na konwoje brytyjskie. O, nie tylko brytyjskie, kanadyjskie też. A ci dalej się napierdalają, ale o, widzę, że już posiłki przyszły Niemcom, a dwie dywizje w Marsylii padły. O, jeszcze czołgi przyjechały. Marnie widzę tą Marsylię. No ale odwracasz uwagę, dobrze ci to idzie. Dywersyjne działania. Kurwa, ile jeszcze? Oj. Ta Anglia to wszystkim przeszkadza. No. Zajmowaniem uczciwie innych. Uczciwie innych. Wszystko by się udało, gdyby nie ta głupia Anglia. Dobre. O nareszcie, Karol. Który mamy rok? 39 dopiero, ale bieda. Portugalia też zaraz zniknie. Tak, przewidziałem. Ale cię obłowi teraz. Nie. No znowu trzeci raz wyatakował Polskę. Lizbona. Bęk. To mroczny czas. Ja już bym ci mówił, stworzył żeś potwora. Stojąc z DC-270 w Meksyku. Hop się sam powiesił. Trzem to każdemu. O, jak ten Litwa mogła do Chińczyków? Litwa do Chińczyków. No. Co jest? Z kim trzyma USA? Ja. Z kim? No jest faszystowski. Znaczy brak frakcji, ale zaraz będzie faszystowski. To ja tam pomogę im. Ja. Zostać der faszysten. Zwiększenie popularności, wyślij. W końcu ziści się marzenie Pirera. Tak jak pan Jezus powiedział. Ja pierdolę już prawie pierwsza.
No. Godziny wstaje. Dobra, chuj, Dante, krótszy spacer będzie, wybacz. Wybiegał się przez sen. Ja tak wcześnie wstaję, bo kurwa z psem wychodzę. Przed pracą. Tak to sobie bym to piątej normalnie spał. Rozpocząć operację dupa. Czyli wchodzimy na dupę Afryki. O, Rzesza Niemiecka wbija się na klikę. O. Moi Niemcy dołączyli do ciebie. Moi Niemcy. I dobrzy Niemcy, co stoją po właśnie. I lepsi dokładnie. Czyli komunistyczni. To zaraz zostaną stłamszeni. Ale sobie kurwa fajna gra się zrobiła, że wszyscy jesteśmy na każdym innym froncie. Każdy na każdego. Przeciwko Rzesza. Moim Niemcy. No oczywiście. Ja? Okay. W Anglii się tam wszędzie się oczywiście. Uwacja z kim? A, z aliantami. Znam tam wypowiedział wojnę. O, już jak się mści, już kurwa. Na Hiszpanię zapierdala. To jest priorytet. Zaraz wyślę na ciebie moto komando. Homo komando. Tylko to jest wyprzedził mnie. O, super. O, Japonia ci się wpierdala na tupę. Klika z Kuansi chce z nami wyśleć pakt o nieagresji. Ja pierdolę ci, ty pile naprawdę na piechotę przez całą Afrykę będą zapierdalać. Co za jebony dołny. Zamiast kurwa statkiem popłynąć. Cześć, że moje wojska kurwa z samego dołu Afryki napierdalają na piechotę kurwa do Hiszpanii. A to musisz w Hiszpanii ten lepiej wyznaczyć jakąś linię frontu albo linię obrony. Ja wyznaczyłem i oni kurwa sami stwierdzili, że lepiej będzie iść na piechotę niż popłynąć statkiem. No to nie, to trzeba, muszą płynąć. Kurwa mać, z kim ja pracuję? Bo jak ręcznie klikniesz prawym, to oni wolno idą, ale jak ten, to strategicznie oni się przemieszczają wtedy. No to pociągamy. Chuj strategicznie. No. Na piechotę kurwa przez pustynię. Jeszcze kurwa są wyczerpani przez to, bo klimat inny. Jebany downy. Przez nich teraz przegram tą wojnę. Jakby płynęli statkiem, to już by byli na froncie. I dodatkowo wypoczęci. Pracuję z idiotami. Czemu kurwa nie popłyniecie, idioci? Kurwa mać. Jebany downy. No idą na piechotę jak kurwa ameby umysłowe. Są przy porcie, to nie kurwa. Pójdą dalej. Nie no to... A dałeś rozkaz na front, tak? W Hiszpanii. Tak, nie. To wyznaczyłem, oni kurwa sobie idą. A trzymając kontrol i kliknij plus na front, może to pomoże. Żeby dodać do tego rozkazu. Dobrze, armii mi rozwiąże. O ty kurwa, ty. Znaczy no, no bo do innego dowódcy, ale... No to H, kliknij H, żeby hold, żeby się zatrzymali, jeszcze raz wyznaczyć ich rozkazy. Dobra, dam sobie raz. To moje oddziały już zajmują Barcelonę. No, no. Tupsku Murzyna. Czemu ty? Patrz, co się dzieje. Gdzie? Od północy, zachody i wschodu mnie atakują. O kurde. Ja mówiłem, że Japonia tam ci wbija. No wiem. Kurważ. Przecież ja tam nie dobiegnę. Tam nie ma ulic ani nic. Jeszcze kebaby mnie atakują. No to jeszcze od południa. A islamiści mi to... Co to za spadochroniarze? Nie wiem, co to za spadochroniarze? Jacyś spadochroniarze są? Masz rację, zaraz ich nie będzie. Teraz odbić port. Ale tą Hiszpanią nieźle się trzymasz, muszę... No ja już się odbiłem. Myślałem, że to będzie koniec, no. Moja główna armia przyszła z armii, z no. Afryki. Ja ogólnie... O ty kurwa, znowu na Madryt? Nie ma lekko. Ja cię pilnuję. Ten, co ja chciałem mówić? Jak mnie atakowałeś, to kurwa w chuj straciłeś implant, bo ja miałem tylko 5 dywizji w Hiszpanii. Wszystko miałem na południu Afryki. Mogłeś naprawdę szybko to zrobić, ale kurwa no, zdawałeś. Znaczy ja robiłem na pełnej, no, ale widzisz, no. Mogłem ręcznie wyznaczyć do Madrytu, ale no, też byś mnie później mógł okrążyć i ten. No na agresywnym szedłem, nie? A nie udało się za szybko wrócić. Nieźle, nieźle, muszę przyznać, kurde. To było niezłe. Dobra, muszę uspokoić sytuację tutaj. To się wbija od północy Wielkiej Brytanii. Co? Chciałem, żebyś odwrócił wzrok na chwilę. No, odwróciłem. Ja wiem. No. Afganistan chce pakt o nieagresji. Kto? Afganistan. Ja jak gdyby teraz USA weszło do wojny jako twój sojusz.
To jest twoja jedyna szansa. Kurwa, oni mają konie przycielone, dlatego tak wolno idą. Ja pierdolę. Jeszcze Afganistan, nie? Co za jebany down. Jezu, jak ja nienawidzę, jak oni sami chcą gdzieś iść przez moje... No wy mieliście iść tam, kurwa debile. No gdzie się cofacie? Kurwa, jak ja im zaraz wieję. Kurwa, przez was badań nie robię, jebany downy. Muszę was pilnować, kurwa, gorzej niż dzieci. No i gdzie się cofasz, tu jest, kurwa, walka. Jestem zdziwiony, że na tyle dobrze ci idzie, tylko że staram się cię z różnych stron dojechać, żeby cię zaskoczyć. Ja cię pilnuję. Na każdym kroku. Kurwa, ja cel mam narodowy, nieba... Ja pierdolę. Nie daję ci spokoju, co? Nie, ja zapomniałem o tym.